Jeszcze mieszkając w Australii, spotkałem się ze stwierdzeniem takim, że cukrzyca, szczególnie cukrzyca u dzieci w Australii, jest pandemią. Nie potrafią tego zatrzymać. Ja oczywiście protestowałem jak mogłem, bo wiem, że cukrzyca na przykład jest to choroba cywilizacyjna straszna, ale jest to wywołana choroba przez człowieka, przez niewłaściwe żywienie, co bardzo łatwo można wykazać, korygując żywienie, i tej cukrzycy nie będzie. Jeżeli my natomiast zjemy czy napijemy się czegoś bardzo słodkiego, to wtedy następuje takie zjawisko, że w naszej krwi pojawia się bardzo szybko glukoza, bardzo szybko jej poziom wzrasta do poziomu zbyt wysokiego, wtedy trzustka wydziela dużą ilość insuliny, żeby spowodować spadek tego poziomu glukozy do poziomu tego właściwego. Ale ze względu na istnienie tak zwanego zjawiska histerezy, to nawet jeśli poziom glukozy spadnie do poziomu tego, który powinien być, to trzustka nadal wydziela insulinę. Ona ciągle ją wyrzuca. I wtedy poziom cukru spada jeszcze bardziej poniżej tego poziomu, który normalnie... Optymalnego. Tak. I trzustka wydziela dalej insulinę, ona dalej działa i ten poziom cukru ciągle spada i tu zaczynamy się być głodni robić, zaczyna nas ciągnąć do cukru, no bo już go mamy za mało. I idziemy po następny cukier. Wiesz? Rozumiem, tak mechanizm działa. Tak. I wtedy znowu robimy sobie kawę, bierzemy ciasteczko, i ten poziom cukru i znowu leci. Wahadło działa. Tak. I tak ćwiczymy batem, ja to nazywam, tą swoją trzustkę, cały czas, góra w dół. I to jest niezwykle niebezpieczne zjawisko, dlatego że za każdym razem, kiedy występuje taki pik cukru, glukozy, a nie, że ona sobie, wiesz, faluje tak, tak delikatnie, ale występuje taki pik, za każdym razem nasze komórki całego organizmu uodparniają się na działanie insuliny. Za każdym razem, to trzeba pamiętać. I jeśli my ten pik sobie stworzymy, uodporniamy te komórki i mija kilka lat, bo to nie jest proces szybki, ale bezlitosny i dzieje się cały czas. I mija kilka lat, my mamy coraz większy problem, żeby coś z tym cukrem wysokim zrobić przy takim piku, bo tak powiedziałem, organizm staje się coraz bardziej odporny na insulinę. No i ta insulina powoli przestaje działać. I mija kilka lat, my cukru wrzucamy w siebie tyle samo, a organizm już się tak uodpornił na działanie insuliny, że ta insulina, którą trzustka nam w sposób naturalny wydzieliła, żeby obniżyć ten poziom cukru, ona już tego nie jest w stanie zrobić i mamy cukrzycę typu drugiego. I bardzo ważna rzecz jest taka, że badania, które porobione, wskazały na coś takiego. Na samym początku, kiedy trzustka, w cudzysłowie, widzi duży poziom glukozy, oczywiście tą insulinę, wiesz, wydziela, ale potem jej brakuje tej insuliny, no bo my tam dokarmiamy ten nasz organizm coraz więcej tej glukozy, a siła działania, jak gdyby, tej insuliny spada. Wtedy trzustka reaguje na tą glukozę i zaczyna tworzyć więcej komórek. Tak jest, to są komórki beta w takich wysepkach Langerhansa, to się nazywa. I w tych komórkach ona tworzy insulinę. I innymi słowy, glukoza stymuluje trzustkę do tworzenia większej ilości komórek produkujących insulinę, bo my potrzebujemy tej insuliny coraz więcej. Ale przychodzi taki moment, kiedy nasz organizm widzi, że ma tej insuliny za dużo, bo nasz organizm insuliny nie lubi. To insulina jest hormonem, który jest ratujący, powiedzmy, życie osobom chorym na cukrzycę, ale nadmiar insuliny jest bardzo, bardzo szkodliwy. No i teraz nasza trzustka, widzisz, jakie to wszystko mądre? Wszystko jest połączone do punktu równowagi zawsze. Tak, i ona widzi, za dużo mam tej insuliny. A my ją karmimy cały czas glukozą. I teraz ta sama glukoza, która kiedyś stymulowała trzustkę do wytwarzania komórek, które wytwarzają insulinę, teraz ta sama glukoza zaczyna niszczyć, cofać to zjawisko. Mówi, za dużo mam insuliny. No i niszczymy cukrem wtedy, glukozą, niszczymy sobie tą naszą trzustkę, bo organizm ma te, tak jak mówiłem, te mechanizmy wewnętrzne kontrolujące to wszystko, za dużo ma insuliny.
I dlatego właśnie po pewnym momencie nie tylko, że następuje uodpornienie naszego, każdej komórki, uodpornienie naszego organizmu na działanie insuliny, ale jest jej potem coraz mniej. I ta cukrzyca już do nas zmierza szybkimi krokami. Do tego coś znowu, czego nam się nie mówi, to jest to, że jest, popatrz, miliony ludzi jest chorych na cukrzycę. Tak, to jest powszechne. Chory na cukrzycę żyje w ciągłym, przewlekłym stanie zapalnym. On naprawdę, jemu nie powinno się już żadnego stanu zapalnego wywoływać. A teraz, co się radzi chorym na cukrzycę, żeby czym słodzili? Fruktozą. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chory na cukrzycę osłodzi sobie coś fruktozą i zbada sobie potem poziom glukozy, to poziom glukozy jest w normie. A więc słodzić można. I taki chory dobija się, że tak powiem, zdrowotnie, słodząc sobie fruktozą. Dlatego ja w tych właśnie strategiach nowotworowych napisałem, że nie powinno się, zakazać stosowania, sprzedawania w ogóle fruktozy w postaci krystalicznej. Ja wiem, że tutaj w tej chwili nacisnę na odcisk producentom fruktozy krystalicznej, ale taka jest prawda, tylko nam się tego nie mówi. I mało tego, zaleca się chorym na cukrzycę słodzić fruktozą. Janusz, to jest... To jest w ogóle jakaś aberracja, No, ale popatrz. I teraz, jeżeli to jest konstrukcja chora o samej podstawy, wiesz? Tak, tak. I teraz, jeżeli my patrzymy na działanie fruktozy, to zauważymy coś takiego, że to nasze tycie, to najbardziej, najłatwiej dzieje się wtedy, kiedy jest nadmiar fruktozy. Natomiast tutaj są również białka niezbędne. I jeśli weźmiesz na przykład fenylalaninę, tryptofan, tych białek jest dużo, leucyna, lizyna, tyrozyna. I jeśli z tych niezbędnych białek, jednego z aminokwasu, na które one się składają, nam zabraknie, to nasz organizm już nie wytworzy na przykład insuliny. Wystarczy, że jednego bloczku zabraknie i nie ma insuliny. I teraz, jeśli ktoś ma problem znowu z cukrzycą, to może nie zawsze jest to problem związany z dużą ilością cukru, tylko on nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. Ale to się dzieje w żołądku, tylko to się tam zaczyna, bo nie ma tego jednego aminokwasu, który nie został rozłożony, bo nie